Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 172. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 108. Serce moje jest gotowe, Boże, zaśpiewam i zagram. Zbudź się, chwało moja, zbudź się, harfo i cytro. Chcę obudzić jutrzenkę. Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie. Zagram Ci wśród narodów, bo Twoja łaskawość sięga aż do niebios, a wierność Twoja po chmury. Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię. Aby ocaleli, których miłujesz, wspomóż nas Twą prawicą i wysłuchaj. Bóg przemówił w swojej świątyni. Będę triumfował i podzielę Sychem, a dolinę Sukkot wymierzę. Do mnie należy Gilead, do mnie Manasses. Efraim jest szyszakiem na mojej głowie, Juda moim berłem. Moab jest dla mnie misą do mycia. Na Edom but mój rzucę, nad Filisteą będę triumfował. Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto aż do Edomu mnie doprowadzi? Czyż nie ty, Boże, który nas odrzuciłeś i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami? Przyjdź nam z pomocą przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie ocalenie jest zawodne. W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy, i on podepcze naszych nieprzyjaciół. W księdze Ezdrasza, w rozdziałach od 7 do 10, Ezdrasz przybywa do Jerozolimy z misją reformy religijnej. A po odkryciu, że Izraelici zawarli małżeństwa z cudzoziemkami, modli się i prowadzi lud do zerwania tych związków, przywracając posłuszeństwo Bożemu prawu. Po tych wydarzeniach wystąpił za panowania Artaxerxesa, króla perskiego, Ezdraż, syn Serajasza, syna Azariasza, syna Hilkiasza, syna Szalluma, syna Sadoka, syna Achituba, syna Amariasza, syna Azariasza, syna Johanana, syna Azariasza, syna Achimaasa, syna Sadoka, syna Achituba, syna Amariasza syna Merajota, syna Zerachiasza, syna Uziego, syna Bukkego, syna Abiszuły, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna Aarona, arcykapłana. Tęto ezdrasz wyszedł z Babilonu, a był on uczonym, biegłym w prawie mojżeszowym, które nadał Pan Bóg Izraela. A ponieważ ręka Pana, Boga Jego, była nad nim, spełnił król wszelkie jego życzenia. Wyszła również w siódmym roku panowania króla Artaxerxesa gromada Izraelitów, Kapłanów, Lewitów, Śpiewaków, Odźwiernych i Niewolników Świątynnych do Jerozolimy. I przybył Ezraż do Jerozolimy w miesiącu piątym. Był to siódmy rok panowania tego króla. Albowiem pierwszego dnia miesiąca pierwszego nastąpił początek podróży z Babilonu, a pierwszego dnia miesiąca piątego Przybył Ezdrasz do Jerozolimy, ponieważ łaskawa ręka Boga jego była nad nim. Ezdrasz bowiem postanowił w sercu badać i wykonywać prawo Pańskie oraz uczyć w Izraelu ustaw i ładu. A oto odpis dokumentu, który król Artaxerxes wręczył Ezdraszowi, kapłanowi i uczonemu, znawcy słów przykazań Pana i jego ustaw dla Izraela. Artaxerxes, król królów, Ezdraszowi, kapłanowi, znawcy prawa Boga Niebios, załatwiono. A teraz, przeze mnie został wydany rozkaz. Każdy z narodu izraelskiego, z kapłanów jego i Lewitów w moim państwie, kto ma zamiar iść z Tobą do Jerozolimy, niech idzie. Albowiem przez króla i jego siedmiu radców jesteś wysłany. By na podstawie prawa Boga twego, które posiadasz, zbadać stosunki w Judzie i W Jerozolimie oraz by zanieść srebro i złoto, jakie król i radcy jego dobrowolnie złożyli Bogu Izraela, którego przybytek jest w Jerozolimie, wraz z całym srebrem i złotem, jakie w całej prowincji Babel otrzymasz, razem z darowizną ludu i kapłanów, którą oni dobrowolnie ofiarują dla domu Boga swego w Jerozolimie. Prze to za te pieniądze uczciwie zakupisz cielców, baranów, jagniąt oraz należne ofiary pokarmowe i płynne, aby je złożyć na ołtarzu Domu Boga Waszego w Jerozolimie. A co ty i bracia twoi zechcecie uczynić z resztą srebra i złota, to czyńcie zgodnie z wolą Boga Waszego. I sprzęty, które przekazuje się tobie do sprawowania kultu w Domu Boga Twojego, oddaj przed Bogiem w Jerozolimie a resztę kosztów na dom Boga Twego, jakie wypadnie Ci pokryć, pokryjesz ze skarbu królewskiego. I przeze mnie, króla Artakserksesa został wydany rozkaz do wszystkich skarbników w Wszystko, czego od Was żądać będzie kapłan Ezdrasz, znawca prawa Boga Niebios, ma być dokładnie wykonane. Aż do stu talentów srebra, stu kor pszenicy, stu bat wina, stu bat oliwy, a soli bez ograniczenia. Wszystko, co jest z rozkazu Boga Niebios, ma być gorliwie dla domu Boga Niebios wykonane, aby nie rozgorzał gniew na państwo króla i jego synów. Również ogłasza się wam, co się odnosi do wszystkich kapłanów, lewitów, śpiewaków, odźwiernych, niewolników świątynnych i sług tego domu Bożego, to nie wolno na nich nakładać podatku, daniny ani cła. A ty, Ezdraszu, ustanów według mądrego prawa Boga Twojego, które posiadasz, urzędników i sędziów, co sądzić będą cały lud w Transeufratei, to jest wszystkich, którzy znają prawo Boga Twojego, a tych, którzy nie znają, macie pouczyć. I każdy, kto nie wykona prawa Boga Twojego albo rozkazu królewskiego, będzie niechybnie skazany na śmierć albo na wygnanie. Albo na karę pieniężną, albo na więzienie. Uwielbiony niech będzie Pan, Bóg ojców naszych, który tak pokierował umysłem króla, by uświetnić Dom Pański w Jerozolimie, i który u króla, radców jego i wszystkich możnych dostojników królewskich wyjednał mi życzliwość. A ja, ponieważ ręka Pana, Boga mojego, była nade mną, nabrałem otuchy i zgromadziłem naczelników Izraela, by poszli ze mną. Oto głowy rodów oraz wpisani do rodowodów, którzy za panowania króla Artakserksesa wyszli ze mną z Babilonu. synów Pinchasa, Gerszom, synów Itamara Daniel, synów Dawida Hattusz, syn Szekaniasza, synów Parosza, Zachariasz, z którym zapisanych było 150 mężczyzn, synów Pachat Moaba Elioena i syn Zerachiasza, a z nim 200 mężczyzn. Synów Zatua, szekaniasz syn Jahaziel'a, a z nim trzystu mężczyzn. Z synów Adina Ebed, syn Jonatana, a z nim pięćdziesięciu mężczyzn. Z synów Elama, Izajasz syn Ataliasza, a z nim siedemdziesięciu mężczyzn. Synów Szefatjasza, Zebadiasz, syn Mikaela, a z nim osiemdziesięciu mężczyzn. Synów Joaba Obadiasz syn Jechiela, a z nim dwustu osiemnastu mężczyzn. Z synów Baniego, Szelomit, syn Josifiasza, a z nim stu sześćdziesięciu mężczyzn. Z synów Bebaja, Zachariasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu ośmiu mężczyzn. Z synów Azgada, Johanan, syn Hakkatana, a z nim stu dwudziestu mężczyzn. Z synów Adonikama, ostatni, a oto ich imiona. Elifelet, Jejel i Szemajasz, z nimi zaś sześćdziesięciu mężczyzn. I z synów Bigwaja, Utaj, syn Zabuda, a z nim siedemdziesięciu mężczyzn. I zebrałem ich nad rzeką płynącą ku Achawa, a gdy tam przez trzy dni obozowaliśmy, przyjrzałem się ludowi i kapłanom, a nie znalazłem tam żadnego lewity». Toteż wyprawiłem Eliezera, Ariela, Szemajasza, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zachariasza i Meszullama jako doświadczonych naczelników i skierowałem ich do Iddo, naczelnika w miejscowości Kasifia, i przez nich kazałem powiedzieć Iddo i braciom jego osiadłym w miejscowości Kasifia, by sprowadzili nam sługi dla domu Boga naszego. A ponieważ łaskawa ręka Boga naszego była nad nami, przyprowadzili nam męża mądrego spośród synów Machliego, syna Lewiego, syna Izraela, mianowicie Szerebiasza wraz z synami jego i braćmi, osiemnaście osób. Dalej Haszabiasza, a z nim spośród synów Merariego, brata jego Izajasza i ich synów, dwadzieścia osób. A spośród niewolników świątynnych, których Dawid i książęta dali na posługę lewitom, osób 220 wszyscy oni zostali spisani imiennie i tam nad rzeką achawą ogłosiłem post byśmy się umartwili przed bogiem naszym celem uproszenia od niego szczęśliwej drogi dla nas dla dzieci naszych i dla całego dobytku naszego wstydziłem się bowiem prosić króla o siłę zbrojną i jazdę by w drodze nas ratowała od nieprzyjaciela natomiast powiedzieliśmy królowi Ręka Boga naszego jest łaskawie nad wszystkimi, którzy do Niego się zwracają, a srogi gniew Jego kieruje się przeciw wszystkim, którzy od Niego odchodzą. Pościliśmy więc i błagaliśmy Boga naszego o to i dał się nam uprosić. Wtedy wydzieliłem spośród przywódców kapłanów dwunastu, dalej szerebiasza i haszabiasza, a z nim spośród braci ich dziesięciu. I odważyłem im srebro, złoto i sprzęty, ową darowiznę dla domu Boga naszego, którą ofiarowali król, radcy jego, książęta jego i cały tam obecny Izrael. I odważyłem im sześćset pięćdziesiąt talentów srebra i sto sprzętów srebrnych, każdy po dwa talenty, sto talentów złota, pucharów złotych dwadzieścia, każdy po tysiąc darejków i sprzętów ze wspaniałego złocistego spiżu dwa. Przedmioty cenne jak złoto. I powiedziałem im, Wy jesteście poświęceni dla Pana, i te sprzęty są poświęcone. I to srebro i złoto jest darowizną dla Pana, Boga Ojców Naszych. Strzeżcie tego pilnie, aż odważycie to przed przywódcami kapłanów i Lewitów oraz przed przywódcami rodów izraelskich w Jerozolimie, w komnatach domu Pańskiego. Wtedy kapłani i lewici odebrali odważone srebro, złoto i sprzęty, aby je przynieść do Jerozolimy, do domu Boga naszego. I od rzeki Achawy wyruszyliśmy dwunastego dnia miesiąca pierwszego, aby się udać do Jerozolimy. A ręka Boga naszego była nad nami i On uchronił nas w drodze od wrogów i rozbójników. Gdy przybyliśmy do Jerozolimy, wypoczywaliśmy tam przez trzy dni. Czwartego dnia w domu Boga naszego odważono srebro, złoto i sprzęty. Te przedmioty, w obecności Eleazara, syna Pinchasa, jak i Lewitów, Jozabada, syna Jozłego i Noadiasza, syna Binnuja, zostały przekazane kapłanowi Meremotowi, synowi Uriasza, w całości, według liczby i wagi. Równocześnie zostało spisane wszystko, co odważono. Powracający z niewoli wygnańcy złożyli Bogu Izraela jako całopalenia dwanaście cielców za całego Izraela, dziewięćdziesiąt sześć baranów, siedemdziesiąt siedem jagniąt, dwanaście kozłów za grzech. To wszystko jako całopalenie dla Pana. I wręczyli rozporządzenia króla satrapom królewskim i namiestnikom transeufratei, a ci udzielili pomocy ludowi oraz Domowi Bożemu. Po dokonaniu tego przybliżyli się do mnie książęta z tymi słowami. Lud izraelski, kapłani i lewici nie trzymali się z dala od narodów tych krain, jak i od ich okropności, mianowicie z dala od Kananejczyków, Hitytów, Perzytów, Jebusytów, Ammonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorytów, lecz spośród córek ich wzięli dla siebie i dla synów swoich żony. Także ród święty zmieszał się z narodami tych krain, a książęta i zwierzchnicy przodowali w tym wiarołomstwie. Gdy tę wieść usłyszałem, rozdarłem swoją szatę i płaszcz, wyrywałem sobie włosy z głowy i brody i wstrząśnięty usiadłem. Wtedy zebrali się dokoła mnie wszyscy, którzy z powodu tego wiarołomstwa wygnańców lękali się gruźb Boga Izraela. A ja, wstrząśnięty, siedziałem aż do ofiary wieczornej. W czasie ofiary wieczornej wstałem z upokorzenia swego w rozdartej szacie i płaszczu, padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do Pana Boga mojego i rzekłem: Boże mój, bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do ciebie, albowiem przestępstwa nasze urosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba. Od dni ojców naszych aż po dziś dzień ciąży na nas wielka wina. My Królowie nasi, kapłani nasi zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod władzę królów tych krain, pod miecz, w niewolę, na złupienie i na publiczne pośmiewisko, jak to jest dziś. A teraz zaledwie na chwilę przyszło zmiłowanie od Pana Boga naszego przez to, że pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu świętym dał nam schronienie, że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze, i że pozwolił nam w niewoli naszej trochę odetchnąć, bo przecież jesteśmy niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, lecz dał nam znaleźć względy u królów perskich, pozwalając nam odżyć, byśmy mogli wznieść dom Boga naszego i odbudować jego ruiny, dając nam ostoje w Judzie i Jerozolimie. A teraz, Boże nasz, co powiemy, że po tym znowu przekroczyliśmy twoje przykazania, które nadałeś przez swoje sługi proroków tymi słowami. Ziemia, w której posiadanie wchodzicie, jest ziemią splamioną przez rozpustę tych obcych narodów, przez ich obrzydliwości, którymi ją w nieczystości swej napełnili od końca do końca. Zatem nie wydawajcie córek swoich za ich synów, ani nie bierzcie ich córek dla synów swoich. Dalej nie troszczcie się nigdy o ich pomyślność i szczęście, abyście się wzmocnili i spożywali plon tej ziemi oraz pozostawili ją na zawsze w spadku synom swoim. I po tym wszystkim, co przyszło na nas za nasze złe uczynki i za naszą wielką winę, a przecież Ty, Boże nasz, wymierzyłeś karę poniżej naszej winy i pozostawiłeś nam tylu ocalonych. Czy znowu mamy przekraczać Twoje polecenia i spowinowacać się z tymi obrzydliwymi narodami? Czy nie rozgniewasz się na nas aż do wytępienia, tak że nie pozostanie reszta ocalonych? Panie Boże Izraela, to łaska Twoja, żeśmy tym razem pozostali ocaleni. Oto jesteśmy przed Tobą obarczeni winą, zaprawdę niepodobna wobec tego ostać się przed Tobą. Gdy Ezdrasz płacząc i klęcząc przed Domem Bożym modlił się i wyznawał grzechy, zebrał się dokoła niego bardzo wielki tłum z Izraela – mężczyzn, kobiet i dzieci, przy czym lud płakał żewnymi łzami. Wtedy do Ezdrasza odezwał się szekaniarz, syn Jechiela z synów Elama i rzekł – my popełniliśmy przestępstwo przeciw Bogu naszemu, bo wzięliśmy za żony kobiety obcoplemienne spośród narodów tej krainy – ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela. To też teraz zawrzyjmy z Bogiem naszym przymierze, zobowiązując się, że odprawimy te wszystkie nasze żony obcoplemienne i to, co się z nich narodziło za radą Pana mojego i tych, co ze czcią się odnoszą do przykazania Boga naszego. Niechaj się stanie zgodnie z prawem. Powstań, gdyż do ciebie ta sprawa należy. My stoimy przy Tobie. Bądź odważny i działaj. Wtedy powstał ezdrasz i zaprzysiągł przywódców kapłanów, lewitów i całego Izraela, by tak postąpili, jak powiedziano. I przysięgli. Potem odszedł ezdraż od domu Bożego i udał się do komnaty Johanana, syna Eliasziba i tam spędził noc, chleba nie jedząc i wody nie pijąc, gdyż smucił się wiarołomstwem wygnańców. Następnie ogłoszono w Judzie i Jerozolimie wszystkim wygnańcom, by się zebrali w Jerozolimie. Jeśli zaś chodzi o każdego, kto wbrew poleceniu przywódców i starszyzny w ciągu trzech dni nie przybędzie, to cały dobytek jego będzie podlegał klątwie, a on wykluczony będzie ze społeczności powracających z wygnania. I w ciągu owych trzech dni zebrali się wszyscy mężczyźni z Judy i Beniamina w Jerozolimie dwudziestego dnia miesiąca, był to miesiąc dziewiąty, i cały lud rozsiadł się na dziedzińcu Domu Bożego, drżąc z powodu sprawy i z powodu deszczów. Wtedy powstał kapłan Ezdraż i rzekł do nich: Wy popełniliście przestępstwo, że za żony wzięliście kobiety obcoplemienne, powiększając przez to winę Izraela. A teraz wyznajcie wykroczenie swoje wobec pana, boga ojców waszych, i spełnijcie wolę jego. Mianowicie. Odłączcie się od narodów tego kraju i od kobiet obcoplemiennych. I całe zgromadzenie odpowiedziało głośno: Według orzeczenia twego powinniśmy postąpić, ale lud jest liczny, a pora deszczowa, tak że nie można pozostać na dworze. A sprawa ta nie na dzień jeden ani dwa, gdyż wielu z nas w tej sprawie zawiniło. Niech nasi przywódcy zastąpią całą społeczność. I wszyscy w miastach naszych, którzy wzięli za żony kobiety obcoplemienne, niech w ustalonych terminach się zjawią, a z nimi starszyzna poszczególnych miast wraz z ich sędziami, aby odwrócić od nas strogi gniew Boga naszego z powodu tej sprawy. Tylko Jonatan syn Asachela i Jachzejasz, syn Tikwy sprzeciwili się temu, a Meshullam i Lewita Szabbetaj ich poparli. Natomiast uczynili tak wygnańcy. I kapłan Ezdrasz dobrał sobie jako odpowiednich mężów dla poszczególnych rodów, naczelników ich i to każdego imiennie. A oni zasiedli do zbadania tej sprawy pierwszego dnia miesiąca dziesiątego. I owi mężowie do pierwszego dnia miesiąca pierwszego dokonali wszystkiego w sprawie tych, którzy wzięli za żony kobiety obcoplemienne. I ustalono, że tymi ze stanu kapłańskiego, którzy poślubili kobiety obcoplemienne byli Spośród synów Jozłego, syna Josadaka i braci jego: Maasejasz, Eliezer, Jarib i Gedaliasz. Oni zaręczyli, że odprawią swoje żony, a ofiarą zadośćuczynienia za ich winę będzie Baran. A z synów Immera: Hanani i Zebadiasz. A z synów Harima: Maasejasz, Eliasz, Szemajasz, Jechiel i Ozjasz. A z synów Pashura. Elioenaj, Maasejasz, Izmael, Netanael, Jozabat i Elasa. A spośród lewitów Jozabat, Shimi, Kelajasz, czyli Kelita, Petachjasz, Juda i Eliezer. A spośród śpiewaków Eliaship. A spośród odźwiernych Szallum, Telem i Uri. A z Izraela, spośród synów Parosza, Ramiasz, Jizijasz, Malkiasz, Mijamin, Eleazar, Haszabiasz i Benajasz. A spośród synów Elama, Mataniasz, Zachariasz, Jechiel, Abdi, Jeremot i Eliasz. A spośród synów Zattua: Elioenaj, Eliaszib, Mataniasz, Jeremot, Zabat i Aziza. A spośród synów Bebaja, Johanan, Hananiasz, Zabbaj, Atlaj. A spośród synów Bigwaja: Meszullam, Maluk, Jedajasz, Jaszub, Iszal, Jeremot. A spośród synów Pachat-Moaba: Adna, Kelal, Benajasz, Maasejasz, Mattaniasz, Besalel, Binnuj i Manasses. A spośród synów Harima: Eliezer, Jiszijasz, Malkiasz, Szemajasz, Szymon, Beniamin, Maluk, Szemariasz. A spośród synów Haszuma: Mattenaj, Mattata, Zabat, Elifelet, Jeremaj, Manasses, Shimi. A spośród synów Baniego: Maadaj, Amram i Uel, Benajasz, Bediasz, Kelajasz, Waniasz, Meremot, Eliaszip, Mataniasz, Mattenaj i Jasaj. A spośród synów Binuja, Shimi, Szelemiasz, Natan i Adajasz. A spośród synów Zacheusza, Szaszaj, Szaraj, Azarel, Szelemiasz, Szemariasz, Szalum, Amariasz, Józef. Spośród synów Nebo, Jejel, Mattitiasz, Zabat, Zebina, Jaddaj, Joel, Benajasz. Oni wszyscy wzięli za żony kobiety obcoplemienne, a byli między nimi tacy, którzy zgłosili żony i zgłosili synów. W rozdziale szóstym, drugiego listu do Koryntian, święty Paweł wzywa wierzących do życia w sposób, który nie daje powodu do zgorszenia i nie przynosi wstydu służbie Bożej, podkreślając swoje oddanie i cierpienia ponoszone dla Ewangelii. Apostoł zachęca do życia w świętości, unikania związku z niewierzącymi nieprawymi, przypominając, że są świątynią Boga żywego. Który obiecał być z nimi i ich prowadzić. Kończy wezwaniem do odłączenia się od wszystkiego, co nieczyste, aby w pełni doświadczyć Bożej obecności i błogosławieństwa, jako Jego synowie i córki. Współdziałając zaś z nim, napominamy Was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem pismo: W czasie pomyślnym wysłuchałem Cię. W dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko. Przez wielką cierpliwość wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach. Przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy ducha świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez zniesławienie i dobrą sławę. Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze znani. Niby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni, lecz nieuśmiercani, jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Usta nasze otwarły się do was, Koryntianie, rozszerzyło się nasze serce. Nie brak wam miejsca w moim sercu lecz w waszych sercach jest ciasno. Odpłacając się nam w ten sposób, otwórzcie się i wy, jak do swoich dzieci mówię. Nie sprzęgajcie się z niewierzącymi do jednego jarzma. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakież jest współuczestnictwo Chrystusa z Beliarem, lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga Żywego, według tego, co mówi Bóg. Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie z pomiędzy nich i odłączcie się od nich, mówi Pan. I nie tykajcie tego, co nieczyste. A ja was przyjmę i będę Wam ojcem. A Wy będziecie moimi synami i córkami. Mówi Pan Wszechmogący. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.